Cześć, nazywam się Bartek Marlewski i jestem instruktorem koła fotograficznego działającego przy Wąbrzeskim Domu Kultury. Słuchajcie, bardzo często pytacie mnie, jaki aparat wybrać, jaki aparat kupić i zawsze ta odpowiedź może nie jest taka, jaką oczekujecie, ale tak naprawdę najlepszym aparatem jest ten, którego zawsze możecie mieć przy sobie, bo jak nie macie aparatu, nie zrobicie zdjęcia. I tutaj wielu z Was pyta właśnie, zadaje pytanie na temat lustrzanek cyfrowych. Tutaj mamy taki przykład takiego aparatu, który już może nie jest najnowszy, ale jakoś tam spełnia dalej swoją rolę. Ale tutaj oczywiście mamy tą zaletę, że mamy ergonomię, możemy go pewnie trzymać, możemy do niego podłączać dość duże obiektywy. Jak gdyby ta jakość i rozdzielczość, którą uzyskujemy, jest dość ważna. I tutaj jest zaletą tego aparatu właśnie to jest to, co mówiłem, ale wadą jest to, że jest duży i ciężko go ze sobą zawsze mieć. Więc pytanie jest tak naprawdę, żeby oddzielić to, co potrzebujecie, od tego, co chcecie. I trzeba się zastanowić nad tym, co tak naprawdę potrzebne jest Wam w Waszej fotografii. Do czego ten aparat będzie służył i czy trzeba kupić lustrzankę. Słuchajcie, te lustrzanki, które gdzieś tam są jakby reklamowane w marketach elektronicznych, to jeśli one nie mają pełnej klatki, to tak naprawdę nie są dużo lepsze od tych aparatów, które można kupić gdzieś tam, powiedzmy, jakichś takich kompaktów cyfrowych, które mają dużo funkcji i są naprawdę bardzo poręczne. I tutaj jest taki przykład takiego aparatu, który też już nie jest najnowszy, ale słuchajcie, zobaczcie, jest gabarytowo o wiele mniejszy, a gdzieś tam spełnia też swoje funkcje i można też całkiem ciekawe zdjęcia robić tym aparatem, drukować je do dużych formatów i gdzieś tam powiedzmy zawsze go mieć ze sobą, bo jest na tyle mały, że można go schować w jakiejś dużej kieszeni lub po prostu powieść na szyję i sobie z nim gdzieś tam chodzić. Też fotografując takim aparatem na przykład na ulicy, jesteśmy o wiele mniej zauważalni niż takim aparatem, co daje nam na pewno pewien plus w tym, że zrobimy ciekawsze zdjęcia ludziom, pewnie gdzieś tam w fotografii ulicznej. Jakby alternatywą do tego wszystkiego jest zakup aparatu bezlusterkowego, który trochę łączy cechy lustrzanki cyfrowej, ponieważ ma duży sensor w środku i daje nam też dużą rozdzielczość, a jednak jest o wiele bardziej kompaktowy i jakością na pewno te zdjęcia nie ustępują zdjęciom z lustrzanki cyfrowej. Wadą tego aparatu jest to, że powiedzmy ma więcej elektroniki, więc więcej rzeczy się może nam zepsuć, ale też to, że ta ergonomia może jest zupełnie inna i na przykład podłączając do niego duży obiektyw, trochę jest ten aparat mniej wyważony. Ale na pewno jak najbardziej na plus. One są powiedzmy podobnych rozmiarów co te profesjonalne kompakty powiedzmy, ale oczywiście musimy dołączyć do nich obiektyw. I te obiektywy, mamy całą gamę obiektywów, które możemy podłączać. Tutaj też kolejny plus jest taki, że możemy kupić tanie obiektywy, nawet ze Związku Radzieckiego jeszcze i wykorzystać jakby zalety tych obiektywów i tworzyć kreatywną fotografię za pomocą aparatu bezlusterkowego. Możemy podłączyć ten obiektyw również do lustrzanki, ale wtedy jak gdyby to ostrzenie tym aparatem przez ten obiektyw jest o wiele trudniejsze. Myślę, że kolejną taką rzeczą, którą warto przemyśleć i którą polecam, jest zakup tak zwanych aparatów do fotografii natychmiastowej. I tu mamy akurat taki dość stary aparat, to jest Fuji. No i tutaj trochę nowszy typ, ale powiedzmy mniejszy, po prostu bardziej kompaktowy. No zalety są takie, że zdjęcia mamy od razu w formie drukowanej, te zdjęcia są niepowtarzalne i też można różne kreatywne rzeczy robić. Wadą jest to, że no bo jeszcze ten klisza czy papier do tych tutaj aparatów jest dość drogi, chociaż już teraz jest tańszy niż był kiedyś jeszcze, więc to też może warto przemyśleć. Też ten aparat możemy ze sobą gdzieś zabrać na imprezy, one są tanie, więc jakby ten koszt jest, jak gdyby, jak nam nawet się coś stanie z tymi aparatami, to jakby łatwiej pewnie nam to jest znieść. Także to jest taka gama tutaj powiedzmy aparatów, które chciałem tutaj przedstawić i pokazać, wady, zalety, każdy musi sobie jakby odpowiedzieć sam, który aparat jest dla niego. Ale jedna taka rzecz, którą mogę powiedzieć, jeśli już naprawdę będziecie chcieli wybrać lustrzankę cyfrową, to, że jest bardzo ciężko znaleźć zły aparat. Te aparaty wszystkie są naprawdę dobre i trzeba zastanowić się, czy te funkcje, które gdzieś tam producenci nam oferują, czy my te wszystkie funkcje potrzebujemy. Także dziękuję.